Także co, po konferencji z Kacperem Mioduszewskim zaczynamy od razu na mocy. Kacper, jak się podobała konferencja generalnie? Pierwsze pytanie. Konferencja mi się bardzo podobała, bardzo fajna oprawa, tutaj jak widać banery, wszystko. No co, no konferencja bardzo fajna, fajnie, że miałem okazję spotkać się ze swoim przeciwnikiem, stanąć face to face. No co, no fajnie, rewelacja, pierwsza klasa. Dużo tematów już sobie omówiliśmy, więc zapytam o te takie stricte dzisiejsze, lekka podkrętka z przeciwnikiem poszła. Kilka słów pierwszych wymienionych, jak właśnie nastawienie do walki z Patrykiem, bo tak naprawdę zostały już tylko 3 tygodnie do pojedynku. Nie no, nastawienie bardzo dobre. Ja ogólnie nie czuję stresu przed jakoś zbytnio przed pojedynkami, jakoś inaczej. Byłbym chory psychicznie, jakbym nie czuł stresu. Czuję stres, ale to nie jest stres paraliżujący, to jest bardziej stres motywujący, który i tak bardziej się uaktywnia na kilka dni przed walką i to już jest takie bardziej pobudzające, że fajnie, że to już zaraz. Podkrętka, no czy podkrętka, to nie wiem, uważam, że powiedziałem prawdę, no bo no nie oszukujmy się, w ostatniej walce no za dużo nie pokazał, tak jak i ja też za dużo nie pokazałem, uważam. No co, no parterowo nic nie pokazał, no tak, tym się różnimy, że Damian jak go obalił, to on już nie wstał i klepał o matę, a ja 11 razy stałem, także no i też biłeś się z bardzo mocnym przeciwnikiem, nie? No Grzegorz Patra, no tak. Jednak bił się na fenie, no każdy może sobie prześledzić, jaki to zawodnik i to jest naprawdę bardzo mocny zawodnik. Co, no to jeszcze zapytam Cię o Grzegorza Patrę, bo to właśnie jest pytanie, bo też będzie walczył na tej gali. Generalnie pojedynek też mocno lokalny. Jak widzisz to starcie, bo przeciwnika pewnie znasz, bo tutaj no wszyscy praktycznie znają się tutaj na tej lokalnej scenie. Znaczy generalnie, jak ja to widzę tak, że no, będzie fajna walka, na pewno ciekawa. Też nie chciałbym typować, żeby ani jednego, ani drugiego nie urazić, bo jednego i drugiego lubię, jednego i drugiego znam. Nie chciałbym tutaj żadnego z chłopaków urazić, niech wygra lepszy. Wierzę, że dadzą naprawdę bardzo mocny pojedynek, no i tak to widzę. No i ogólnie, no to ja jestem podekscytowany całą kartą walk, no bo na każdą walkę bardzo czekam. No naprawdę 15 walk, no to jest rewelacja, nie? Coś czuję, że ta gala to z 2 dni będzie trwała. Nie no, fajnie, fajnie, naprawdę, bardzo fajnie. Co super, dziękuję Ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów, chyba ostatnie kilka słów do Twoich fanów i dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Chciałbym wszystkim podziękować, wszystkim oglądającym, wszystkim osobom, którzy się mnie wspierają. I co, widzimy się w Media Dayu, tak, i na ważeniu, później dzień walki, ogień, Patryk Jaworski będzie miło zaskoczony. Super, dzięki serdecznie.